bardzo łatwo to obronić się tym, że przecież to jest pewien skrót myślowy odnoszący się do obozów koncentracyjnych w Polsce z czasów II wojny światowej. Tak? Czyli to jest próba przerzucenia winy na Polskę. No, mieliśmy też nie tak dawno limitowany również w Polsce film. No tak jak nasze idą pod kościół, że biedni, że nie mają, że nic, że nie mają, że biedni, że okradli. W czasach Hitlera, ale ten film brutalnie atakuje Polskę. Otóż Polacy są przedstawieni jako antysemici. Polska armia jawi się jako organizacja, a oni wymordowali Żydów 6 tysięcy. De facto z tego filmu wynika, że to my współuczestniczyliśmy w Holokauście Żydów. No tak, bo wystarczy dowód, że Polacy nienawidzą Żydów. A mogą nie lubić, no bo i ruskich nie lubią, narody się nie lubią, no to chyba normalne. Bo w istocie Niemcy prowadzą dzisiaj polską tajną wojnę. Ta wojna się toczy na polu historycznym. W tej wojnie chodzi o to, żeby niemiecką odpowiedzialność za II wojnę światową i zbrodnie, jakie miały miejsce, przerzucić na Polaków. No właśnie, to powstaje też pytanie, panie doktorze, z jakich podręczników uczą się Niemcy, czy uczy się Europa Zachodnia, bo już nie mówię o Wschodzie. I czy w ogóle jaki jest poziom nauczania historii współczesnej? Jaki poziom? Ocenia się tutaj bardzo, nauczanie się szczegółowo, czy po prostu jest takie nauczanie bardziej takie opisane, że coś by było pytanie-odpowiedź, czy bardziej głębszego, w analizy. Ja bym powiedział, dostałem szacunki, ale nasze podróżniki, nie wszystkie, ale były te ostatnie lat były dosyć dobre. Powiem tak, no, podręczniki historii w Niemczech są strasznie wypreparowane. No, mowa jest oczywiście o III Rzeszy, o czasach Hitlera, ale jak przegląda się te podręczniki, to tak jak mówię, no, wygląda na to, że większość Niemców była przeciwna władzy Hitlera, że spiskowano przeciwko Hitlerowi, że chciano obalić jego władzę, były przecież zamachy i tak dalej. Nie mówi się o niemieckiej odpowiedzialności. Nie mówi się również o tym, że w powojennych Niemczech nie rozliczono nazistowskiej przeszłości, bo jeśli nawet powiemy, że był proces norymberski, ale proces norymberski był, objął tylko tą ścisłą elitę nazistowskiego państwa, hitlerowskiego państwa. To było bardziej na potrzeby opinii międzynarodowej. Cała masa nazistów nie tylko nie została rozliczona, nie tylko nie zostali oni pociągnięci do odpowiedzialności za zbrodnie, jakich się dopuścili w czasie wojny, ale zasilili aparat państwowy Republiki Federalnej Niemiec po wojnie. Więc no, tego nie znajdziemy w niemieckich podręcznikach nauczania historii. A poza tym, jeśli tam się pojawiają Polacy, no to w takim kontekście, że wychodzi na to, że jesteśmy współwinni, no bo nie ratowaliśmy Żydów, bo nie robiliśmy niczego, aby im pomóc. Tak jest to przedstawiane. Jeden z moich kolegów powiedział kiedyś, że przy takim nauczaniu, przy takiej narracji historycznej w Niemczech może się okazać za jakiś czas, generalnie ta ich historia II wojny światowej będzie zaczynała się od tego, że Niemcy w 1939 roku najechali Polskę, aby uratować Żydów. To pewien paradoks, może trochę przejaskrawienie, ale coś w tej historii z prawdy jest. Rzeczywiście dzisiaj Niemcy nie znają swojej historii. Niemcy, jeśli mają jakąś już wiedzę na temat powojennej historii Niemiec, to jest to wiedza bardzo wypaczona. No, podobnie tłumaczyli się, pamiętamy, Sowieci, prawda? We wrześniu 1939, tłumacząc się, że idą uratować swoich obywateli na terenach polskich. Tak rzeczywiście było. A też mówiliśmy tak trochę bardziej w kuluarach, w czasie tej przerwy między programami, że również właśnie świat, no temu się jakieś, no to też pozwala. Inne kraje sobie może mniej pozwalają niż, no bo Polska w sumie
budzi się, są te procesy, są reakcje ambasad i bardzo dobrze, ale był taki czas, żeśmy tak, tak mocno nie reagowali, prawda, że a to tam takie dziennikarskie naruszenie, pomyłka tam, a tu się okazuje, że no, nawet taka pomyłka zdarzyła się prezydentowi Stanów Zjednoczonych, gdzie z Barackowi Obamie, tak, obecności polskiego dyplomaty, który nie zareagował, no, a powinien od razu nawet pod nosem coś tam powiedzieć, prawda? Po angielsku. No tak, to nie mówię, to nie ma nic śmiesznego, tylko że taka właśnie taka to wyczulenie. A jak jest w innych krajach, jeśli może się odnieść? Na przykład te, no, też były Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, no, o Rosja to już nie mówię, bo tam nastąpiła tam wielka przyjaźń ponad głowami Polski. Nord Stream 2 się szykuje, okazuje się, że no, interesy bardzo zbliżają, ale właśnie reakcja tych innych krajów jak wygląda? No, powiem tak, no tak jak już wspomniałem, te kwestie historyczne najsilniej dają znać o sobie w relacjach z Niemcami, w relacjach z Rosją i ostatnio w relacjach z Ukrainą, ale nie znaczy to, że one się nie pojawiają w relacjach z innymi krajami. No, mamy na przykład bardzo tutaj były silne napięcia w relacjach z Litwą. W zasadzie cały okres międzywojenny to nas różni. Tutaj też były silne napięcia z tego powodu. Litwini uważają nas za najeźdźców od czasów, że tak powiem, misji wojskowej, wyprawy generała Żeligowskiego, uważają, że Polska jest najeźdźcą. Polska odebrała im część Litwy. Litwini też mają swoją historię II wojny światowej. To historia, w której nie ma mowy o udziale Litwinów w Holokauście Żydów. Nie ma mowy o kolaboracji Litwinów z Niemcami, więc no, tutaj też nie ma mowy o polskim ruchu oporu, o Armii Krajowej, która działała na Wileńszczyźnie, która ponosiła ofiary. Więc też jest wiele kwestii historycznych, które nas różnią. No ale oczywiście Litwa nie jest tak silnym krajem jak Niemcy, nie jest tak silnym krajem jak Rosja, nie jest tak dużym krajem jak Ukraina. Jest to mały kraj, który też stara się myśleć w polityce pragmatycznie i, aż tak powiem, no nie wzmacnia tych napięć na polu historii, jak robią to te trzy wymienione przeze mnie kraje. Ale takie kwestie się pojawiały również w relacjach. Nawet te kwestie były poruszane podczas spotkań, do jakich dochodziło między świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim a prezydentem Litwy Dalią Grybauskaitę. To również było poruszane. Tak jest, no, z Węgrami raczej są w miarę poprawne stosunki, ale z Czechami na przykład, no też tutaj były swojego czasu napięcia związane z zajęciem Zaolzia przez Polskę. Skomplikowany temat, no bo Izrael, Litwa, daj spokój. No, Litwini,